Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle! Więc rozpocznij, a raczej kontynuujmy historię Hero. No zobaczmy, jak daleko zajdziemy. I teraz Meteor Heart? Bodajże? Tak! Pamiętam jeszcze nazwy. Ale fajnie. Dobra. Więc teraz musimy znaleźć odłamki głównego szmaragdu, bo się wszystko rozsypało. Tu jest! Ale fajnie. Teraz zrobię takie następne kawałki. Znaleźć. Halo? Dziękuję. Monitor. O. Gdzieś tu był. Tam? Nie tam. Tu gdzieś. To jest ten poruszający się, jak tak to jest, to tak trochę dupsko. Tu jest chyba. Bo są dwa typy tych szmaragdów. Jeden się porusza, a drugi nie. To jest właśnie taki problem troszkę. Bardzo mi to przypomina soundtrack, jedną piosenkę z Scooby-Doo i Cyberpościg, jak ktoś kojarzy i Scooby'ego Doo i ten film, czy Scooby-Doo i Cyberpościg, to mi to nie wiem, coś powie właściwie. Fajnie by było się dowiedzieć, czy ktoś z was też tak oglądał kiedyś Scooby'ego Doo, znaczy jak ktoś ogląda kiedyś tak Scooby'ego Doo, zanim się Scooby-Doo nie zepsuł, znaczy nie ma nic do tej nowej serii właściwie. Nawet mi się podobała za pierwszym razem, jak o niej słyszałem. Tylko, że właśnie o to chodzi, że... nie wiem. Nie wiem w sumie. A lot of small floating meteorites. Nie wiem. A, to już... Nie. On a plasma ma bardzo lonely flown... What we call... Czyli tam? It's closer. Tutaj? Lel! No dobrze to było ukryte. No nie! Cut temat. Tu wskakujemy i teraz znowu po ten monitorek tam. Lezę. O kurde, one znikają chyba. Czy to nie ten był? Swoją drogą to już po prostu... nie wiem. Nie tu. Monitor... O, jest. Lel. Center to Square Shadow. I mi tutaj o Shadow nie wspominaj. Monitorku. O, wróćcie. Ale fajnie. O, monitorek. On the great... Grey! Ground below. A ty? Co mi powiesz? Try digging in the middle of a moving way. Co? Spróbuj poszukać pomiędzy... To może być to. Ale pierdutłem to. Dobra. Knuckles, running around with the speed of sound. Ale zaraz. Szara ziemia. O, tu jest szara ziemia. Czy to jest tam, gdzie myślę, że jest? Nie. Ale waga to mi się tutaj wydaje, że jest. O. Digging, czyli gdzieś tu w pobliżu. O. Błagam. Za pierwszym razem, nice! Jaka ranga? I? God damn it. Not too bad. And not too good.
No dobra, i teraz dwie kasy. Najpierw pierwsza, później po pokonaniu róż druga, której nie muszę tłumaczyć, więc jej. Long time no see, treasure hunter. Did you find my emerald? That's a good one, your emerald. Talking to you is a waste of time. Very well. If that's how you want to play, I will take it from you. Swoją drogą, ostatnio widziałem niezłą... niezły straight. Na tego bossa, czyli coś takiego. Nie wiem, serio. Tak mi dobrze szło. Gdzie ona jest? YOLO! Udało mi się. GG! 41 sekund. Nice! Poproszę A. Dobra. I jak się powiem, czy co? Crazy, o Boże, Crazy Gadget. Muszę mówić, że nie lubię tego poziomu. Bardzo go nie lubię. Ale jest tu jeden upgrade, który będzie nam później potrzebny. Co z tego, że tylko do tego poziomu praktycznie. Ej, no. Wow. No nie. W sumie to mogłem po prostu zrobić super jumpa i tyle. Jakoś by się to mi bardziej opłaciło chyba. I tu to jest jedyny poziom Sonika, do którego można się dostać jako... żeby się dostać do testowego poziomu. Tak samo jak u... Shadowa było to Speed Highway, tak tutaj to jest właśnie Crazy Gadget. Czy tu jest ten upgrade? Nie. Ale czas na glitche! Aha! Dobra. Dobrze, teraz tutaj robimy coś takiego. Poleciałbym na... Czy w sumie? YOLO. Osztym mordę. Jest! Dobrze! Dziękuję. Halo? Aha, dobra.
Ała. Dobra. GG. Serio. A ja po prostu zrobię tak. I co? I co jest teraz z panem? I myk! I mnie zasysa. Wsysnęło. No to stary, no to mnie przeteleportuj i tyle. Tepnij mnie. TP Sonic Eggman. O mój Boże. Tak, no i pewnie myślę, że znowu bym sobie mógł zrobić ten glitch. W sumie mogę, ale patrzcie co tu jest. No, no tak troszkę nie pyka. Bo potrzebny nam jest upgrade. Który jest na dole. I nie jest. Ale mogę oczywiście tak zostać. Po co komu jakieś sprężyny? No, dzięki Flame Ringowi mogę się podpalić i dzięki temu rozwalić skrzynki. W sumie to już je rozwalę. Bo tak. Bo taki mam kaprys. Katem. No. Sonic! Just do it, man! Yes, you can! Tak mi się cieplutko przez chwilę zrobiło. O, jeszcze cieplej niż jest teraz. Nie. Sonic. Pyk, dziękuję. I lecimy. Dobra. Ten poziom nie jest jakiś zły czy coś, tylko po prostu... Nie, jakoś go po prostu nie lubię. Może jest po prostu jak na moje za długi. To jedyne, co może w nim nie pasować, tak właściwie. Okej. Okay. I właśnie zrąbałem. I am too slow, you're too slow. No, także tego. Nie wiem, wam objaśniał, jak się powinno zrobić tą rzecz do testowego poziomu, bo to po prostu nie jest mi potrzebne. No i teraz coś dobrego do... Ała. Do speedrunów, czyli zamiast po prostu przechodzić całą tą maze tak zwany, nie wiem jak to się nazywa po polsku, albo puzzle. To po prostu możemy coś takiego zrobić, ale oczywiście teraz... O! Zrobić ten glitch. Nie! Nie pykło. Ale dobra, na szczęście nie chodzi tutaj o rangi. O. Ja chcę to zrobić w ten sposób, a nie w ten normalny, ponieważ ten jest fajniejszy. I możecie się czegoś nauczyć przynajmniej do speedrunu. Kurde, mela. O. Tak. Teraz wystarczy tak zrobić. Na serio mi się... Lel? Czy właśnie umarłem dwa razy? Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz. Do 3 razy sztuka, jak to mówią. Nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy. Kurde, boję się. I? Umrę znowu? Nie. Kurde, dlaczego to nie chce wyjść? Dobra, krzanić to. Zrobię to tak, jak... Tak, jak chcą bym zrobił. Gadema, chciałem się tak bardzo pochwalić, że znam takie triki. Ale dlaczego to nie działa? Nie rozumiem. Okej. Okay. Tak, dziękuję. Co? Dlaczego? Lol? Co to jest? Dlaczego to... Ech.
ha. Dobra. Co ja tu mam robić w takim razie? Kurde, jak ja już dawno tego nie przechodziłem w normalny sposób. W sumie to już nawet nie wiem jak... Co i jak i gdzie. Dokładnie, że muszę się tam dostać. To są tylko moje przypuszczenia, tak by the way. Sonic, ogarnij trochę. Jak po Sonic Boom to wiem, że masz troszkę taką depresję, ale... Ale stary. Zrób porządek ze swoim życiem. Co mam zrobić? Chyba tam muszę iść. W stronę nieco. Do it! No co mam zrobić? Coś mi nie pyka, hello! Nie, tak to nie działa. Halo, Sega. Co ja mam zrobić? Halo, Sega? Pomocy? Co mam zrobić? Halo? I zginę. Nie, wiesz co, spróbuję jeszcze ostatni raz tego mojego sposobu. No i znowu nie otworzyłem drzwi, ja nie mogę. Muhahahaha. Gdzieś tu był jakiś sposób, żeby to aktywować. Nie wiem do końca jak. Halo? No nie! Jak ja to wcześniej robiłem? Hello. Więc od razu sobie tutaj tak o przyjdę. I właśnie zrąbałem. Ale spokojnie, to się naprawił. Maybe. Tam coś jest. Nie, serio. A coś tu jest? Tak, pierścionek. Pfu! Pierścionek, sprężyna. Brawo, Pixel. Pierścionek, kurde. Aha, panie zwierzątko. Nie, no, super. To mnie zabija! Fajnie wiedzieć. No nie, serio! Kolejny poziom, przy którym spędzę 2 godziny i to nawet nie jest poziom na Chrisa, nikogo innego. Żałosne. Ha. Dobra, więc ja mam co zrobić, tak przepraszam bardzo. Może tam coś? Nie. Ja tak bardzo nie umiem teraz, w tym momencie. Ja wychodzę z wniosku, że teraz powinien iść tu. Teraz tak, i tutaj się zaczynają moje problemy. Chyba, że... nie. Chyba, że... Nie. Chyba, że nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Bo... Serio! Ja pierdzielę, że ja na to nie wpadłem. No ja przecież idiotą jestem. Boże, stworzyłeś idiotę. Czy jesteś z siebie dumny? Dziękuję. Teraz tu i błagam, że tu jest gdzieś przycisk. Jest! Aha!
Finally! Ja pierdzielę. Serio? I hate po prostu. Barely made it. God damn it! Wynagrodzę to wam. Dzisiaj dłuższy odcinek. I tak już chyba nie będzie nawet żadnej nowej cutscenki. Nie, będzie jedna. Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really care for her. Handing over the fake emerald? I can kill two birds with one stone! Put the emerald down right there and back off. You've turned into a big-time villain, Doctor! Whoa! You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just told me, Fox Boy. Now, for a little space ride. The capsule clears the colony. Bam! I'm counting on you, Tails. Amy, take care of yourself. Farewell, Sonic the Hedgehog. I promise. Sonic! Uh-huh. Sonic is asking for the first time to do something for him. I won't let him down. I won't give up. GG. Ale dobra. Więc teraz dalej. Więc teraz znowu to samo, tylko że Eggman. No i możecie zgadywać, co zrobił Sonic. Oczywiście ci, którzy grali już w tą grę, to pewnie już wiedzą, a ci, którzy nie grali, to trudno. Serio, Eggman! Jeny! Nie mogę go trafić. O. Coś się zepsuło. No jeny, jest takie miejsce, gdzie po prostu mogę go uderzyć jeszcze zanim. O! Jest! Jest! First try! Jeszcze na ostatni pasku życia było, o Jezu! Jaka podnieta! I feel some strange energy. Zgadnijcie, co zrobił Sonic teraz. Tails and Amy. I hate to ask, but could you help them? This is
our last chance. I got it. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there. No i teraz mój najmniej ulubiony poziom z całej gry, czyli Final Rush. Po prostu no nie. No po prostu kurde no nie. Boże, czy ty to widzisz? Ten poziom jest po prostu... On to jest jedną wielką pomyłką. Jest tylko jedna wielka pomyłka. Trust me. Ups. Zrąbałem troszkę, ale może mi się uda. Bo grawitacja teraz nie jest po mojej stronie. Goddammit. No serio, grawitacja w tym poziomie to jest coś... Wiesz co, zrestartuję to. Zaraz, przecież... A nie. Straciłem tyle życia. Ups. Yahoo! Okej. Tyk. Postaram się jak najlepiej. I tym razem nie schrzanić tego skoku. To było żałosne. Uff. Dobra. No i teraz jadymy. Ta szybkość. Lel. Czy to jest tutaj? To jest moje pytanie takie na ten wieczór. Tak, to jest tutaj. Więc lecimy! Taki skrót. Gdzieś pewnie ominąłem pewien rail. I po prostu tu normalnie da się dostać. Bez tego triku, który teraz użyłem, ale... gdzieś pominąłem to, co chciałem. No i użyłem po prostu tego triku. Ej! Co ja zrobiłem? Tyk! No znowu! Dlaczego ja się od tego odbijam? That shouldn't be even possible! Opa! Yes! Udało się! Kurde! Często ćwiczę na tym poziomie, ale no po prostu... Po prostu no nie. Nadal tego poziomu nie lubię. Więcej jest w nim takiego odpychającego dla mnie. No. Dobra. Jest niby fajny i w ogóle, ale no... Po prostu... Ja go nie lubię, nie wiem czemu. Jestem dziwny po prostu. Niektórzy go nie lubią za swoją trudność, a ja właśnie tej trudności tutaj nie odczuwam w tym poziomie. That might sound silly, ale trust me. Udało się! Jest! Uuu, dobra, to jest dla mnie nowość, to jeszcze nie szedłem, okej. Okay. Tym skrótem nigdy nie szedłem, o tym powiem. Aha, ja byłem odwrócony kompletnie, świetnie. Nice. Ej, poza to chyba była Sonic Adventure 1. Pyk, dziękuję. Za dużo ostatnio spędzałem na Sonicowym Twitterze. Właśnie zauważyłem, że ten napis, który mi pokazuje jakoś te... Wiecie, ten komentarz do liczby punktów, myślałem, że tam pisze gotta go fast. Za dużo Sonicowego Twittera. Okej. Okay. Chodźmy tu. Okej. Okay. Everything is under control. Pyk. Co? What?
Co ja właśnie patrzyłem? Nie tak. Tak chcę. Tak jest fajniej. A to great po prostu pisze, dobra. Fajnie wiedzieć. Nope. A jest sposób, żeby tutaj w ogóle chodzić po ścianach, tak? Tak wam powiem. W tajemnicy. Jak ja przeleciałem przez to? To... Ja wiem, że Sonicowe gry nie są zbyt często dopieszczane i mają wiele błędów, ale nie no, to już jest przesada. Sonic Heroes mi się przypomina. No to już jest przesada, moi drodzy. No! Znowu, serio! Aha! Aha, tu jest checkpoint, świetnie. Jakby jeszcze ani razu nie aktywowałem. Już nie będę sobie podskakiwał, obiecuję. No, nie dolatuję tam! Zaraz się okaże, że game overa będę miał. Nie no, zdecydowanie Sonic Live Play to nie jest najmądrzejsza rzecz, jaką kiedykolwiek sobie wymyśliłem. Zdecydowanie nie. O, w Q&A miałem pytanie, jaka była najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu zrobiłeś? To jest zdecydowanie ta. Nagrywanie Sonica Live Play. Serio? Serio nie trafiłem. Coraz gorzej ze mną. Chwila. To zdecydowanie mi pomoże. Ja nie lubię zmiany grawitacji w tym poziomie. Dobra, trzymam się tego i w ogóle się nie puszczam teraz. O mój Boże, nareszcie! Ja nie ryzykuję już. Byle do checkpointa. Ła. Właśnie miałem zawał przez chwilę. Moje serce przestało bić na chwilę. Już się tak obawiałem. Kurde spadnę. Jee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 
Ja tu mam takie coś robić. O, i teraz jestem OP. No i prosto w Goering. Nie takie proste, ale dobra. Ja nie mogę. Dobra, no i teraz versus Shadow. Jak ja dzisiaj lamię po prostu w Sonika. Chryste panie. A przed chwilą dopiero co grałem w niego. Nie no, przed chwilą, jakieś 2 godziny temu, ale dobra. Teraz przedłużona scena jest. No, zacznijcie. There's no way you could have activated the chaos control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like him. What are you anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog. I see. But you know, I can't let you live. Your adventure days are coming to an end. Let's do this. Let's do this.
Dobra. It's over. I'll show you the power of chaos control! Ahem, Shadow. Sonic. Raz. Raz. Dobra. To. Raz. Dwa. Raz. Kurde! Raz, dwa, kurde! I can't pull it off, man! Nice. LOL! Uderzyłem go dwa razy. LOL. Ale na serio, niekiedy po prostu zwykłe spazowanie w Shadowa daje więcej niż jakaś taktyka. Holy shit. Ała. Where? Co? Co się właśnie stało? Show the true power of chaos control. Aha, czyli muszę zrobić to, nie, to, żeby uniknąć Chaos Spear. Świetnie. Bo Shadow, bo to jest specjalny atak Shadowa kolejny, czyli Chaos Spear, dzięki czemu rzuca takie włócznie z elektryczne, trochę jak Zeus, coś w tym stylu. Ha. Ta szybkość. Dobra. David Humphrey. Na serio się postarał. Jak widzicie, droga się zrobi, zapada. Shadow spadł. I koniec Shadow, a nie będzie Shadow the Hedgehog. Koniec. Okej. Okay. Okej, okay, ostatni hit. I got this. Na wszelki wypadek sobie zbiorę jedno życie dodatkowe. Tak wiecie, jakby co. Dziękuję. No i to tyle. Przeszliśmy kolejną historię. I w następnym tygodniu będzie finał. I did it! Awesome job, Tails! Sonic! Look outside! Ooh. No i o to mi chodziło. Że historia Hero kończy się później. Jak widzieliście, ten szmaragd... Eggman, nie wiem jakim cudem go przetransportował, ale jakoś się przetransportował razem z tym szmaragdem. Może użył kontroli chaosu i załadował ten szmaragd. Działo prawie wystrzeliło, ale Sonic to powstrzymał. I tyle! I temat Sonica, czyli It Doesn't Matter, zremiksowana wersja, a raczej odnowiona. Hero, więc w następnym tygodniu zajmiemy się ostatnią historią, która zakończy wszystko. I następnym let's playem bodajże będzie Sonic Advance 1. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Oczywiście historia Hero równie dobrze, równie tak samo mi się podoba jak historia Dark. Więcej oczywiście tych speed stage'ów i co jest dla mnie fajne. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Control, just living by my word. Don't ask me why, I don't need a reason.
back. I don't need to. Time won't wait, and I've got so much to do. Where do I stop now? It's all a blur, so I'm clear. Well, I don't know, but I can't be wrong. It doesn't matter now what happens. I will never give up the fight. Long as the voice inside drives me to run. Chaos Control. Space Untamed Power. Maria. Professor Gerald. The truth about 50 years ago. Sonic Adventure 2. Last episode. Wishes are eternal.